Smutno mi, Panie, bo mój cały naród żyje w grzechu. Smutno mi, Panie, bo już tak dawno od Ciebie odeszli. Smutno mi, Panie, bo znowu od Ciebie odeszli. Smutno mi, Panie, że nie widać Twojego działania wśród tego ludu. Smutno mi, Panie, że Twój lud nie chce widzieć Twojego działania. I to, i więcej takich smutnych wizji teraźniejszości Izajasz widział i prorokował bardzo dużo w swojej księdze. I tak jak brat Jakub zaczął z takiego minorowego tonu, nie wiedział, co Izajasz na dzisiaj nam przygotował. Zna Izajasza, ale nie wiedział, co mamy na dzisiaj przygotowanie. A jednak Izajasz też taką ponurą wizję świata, czy swojego narodu przedstawił na początku 9 rozdziału. Oczywiście zaraz przeczytamy cały ten fragment, który mam na dzisiaj przygotowany, ale na początek standardowo kilka pytań. A pytanie moje brzmi, co mamy nadzieję dostać w prezencie pod choinkę? Na co liczymy, że dostaniemy? Niespodziankę. Liczymy na niespodziankę. Co? Nie rózgę. Dostaniemy nie rózgę. Coś miłego, coś, co lubimy. Dobrze. Coś, co jest potrzebne. Okej. Okay. Klocki Lego. Bardzo potrzebne. Zgadzam się. Może nam podpowie? Nie podpowie nam? To jest kilka podpowiedzi. Bo może to nam tak, że możemy, prawda, nowego drona, nowego gadżeta, bo bardzo potrzebny w życiu jest nowy gadżet, prawda? Możemy dostać ulubione książki, albo możemy dostać wspaniałe rodzinne święta, albo nowy samochód, nowy dom w górach, albo masę pieniędzy, albo nową sukienkę. No, tam duży, nieduży, bogaty, niebogaty. Na coś liczymy, na coś mamy nadzieję. Każdy z nas. Może nie chcemy wypowiadać, żeby tutaj się nie zdradzać, o czym marzymy, ale jakieś nadzieje mamy, jakieś oczekiwania, mamy na nieruzgę, na coś miłego, na coś potrzebnego. Każdy z nas liczy, że ta choinka po prostu nie będzie pusta pod spodem, prawda? I w końcu, jak co roku, zawsze wyczekujemy tej końcówki grudnia, kiedy nadejdzie ten czas świąt Bożego Narodzenia. I widzimy i słyszymy na to dowody już od 1 września, bo 1 września już pierwsze bożonarodzeniowe wystawy w sklepach się pojawiały. Słyszymy w radiu już też od września, kiedy znany zespół z George'em Michaelem śpiewa bardzo znaną piosenkę jak co roku, czyli od października, kiedy jeszcze wtedy na antenie telewizji publicznej pojawił się, nie, na Polsacie, przepraszam, na Polsacie był Kevin, tak? Wszyscy wiemy, kiedy zbliżają się święta. Wtedy, kiedy znika śnieg, tak? Kiedy przed świętami pojawia się chlupa, deszcz, wiatr i błoto. I widzimy też dowody w kościele. Od kilku niedziel wstecz zawsze są kazania na temat oczekiwania, na temat przyjścia Jezusa Chrystusa, na temat ważności tych świąt. I okres świąteczny pełen kolorów. No bo zobaczcie, nawet mamy salę przystrojoną bardziej kolorowo niż zwykle. Pełen świecidełek, nawet na naszych tujach pojawiły się światła, w naszych oknach pojawiają się światełka. Tak jest. Pełen jedzenia, niektórym nawet się w domu nie mieszczą i trzymają na korytarzu, w garnkach i innych miskach. Pełen smakołyków, które znikają. Słuchajcie, wczoraj byliśmy w jednym dużym sklepie w Zduńskiej Woli, gdzie podczas naszego pobytu dwa razy paleciarom podjeżdżały skrzynki mandarynek. Czyli przez godzinę naszego pobytu, przepraszam, przedwczoraj, dwukrotnie ludzie tam obecni zebrali dwie palety owoców. Jest to czas owoców? No jest, bardziej niż wakacje. I bardzo jest wtedy łatwo odwrócić naszą uwagę od tego, co jest naprawdę ważne. Od prezentów. Co dostaniemy, nie? Oczywiście już odwróciłem waszą uwagę, bo prezenty wcale nie są najważniejsze, drogie dzieci, przykro mi bardzo. Ale najważniejsze, co jest w te święta? Pan Bóg. A konkretniej? Jezus Chrystus. Pan Bóg Jezus Chrystus, który się narodził tu na tej ziemi w postaci małego dziecka, który objawił się tutaj, nie? I dzisiaj, pomimo tego minorowego akcentu, który przed nami namalował brat Jakub, który przed nami namalował Izajasz, czy świat przed nami maluje, dzisiaj odnajdziemy nadzieję.
przypomnijmy sobie o pewnej nadziei, która wybrzmiewa zarówno w tym świecie, która wybrzmiała w wierszach, która wybrzmiewa u Izajasza i w innych dzisiaj przytoczonych fragmentach. Która dzisiaj odkryjemy nadzieję, przypomnimy sobie o nadziei, która przychodzi do nas poprzez Jezusa Chrystusa. Jestem pewien, że każdemu z nas przydałaby się odrobina nadziei w te święta. Kiedy będziemy leżeli do góry brzuchem, ze zgagą, kiedy już nic nie będziemy mogli w siebie więcej wrzucić jedzenia, kiedy nie będzie nam się chciało nawet wychodzić na spacery w taką pogodę, przyda nam się odrobina nadziei, że to się wkrótce skończy, że będzie można pójść, pobiegać, wrócić do pracy i to, mieć taką nadzieję. I prorok Izajasz napisał jedno z bardziej klasycznych proroctw Starego Testamentu na temat nadchodzących narodzin Chrystusa. Fragment, który napisał, narodził się właśnie w mroku i w ciemności. Świat, wtedy mu znany, odczuwał ciężar grzechu, który siał spustoszenie w całym stworzeniu. To, co Izajasz zaoferował nam w rozdziale 9, było czymś, czego naród żydowski i my potrzebowali bardziej niż czegokolwiek. Nadziei. I prorok ma nadzieję, że pewnego dnia ktoś przyjdzie, aby wszystko naprawić i naprawić to, co zostało zepsute. A narodziny Jezusa były właśnie spełnieniem tej nadziei. I ten fakt daje nadzieję wszystkim w przyszłym życiu. I przeczytajmy teraz już wspomniany fragment Izajasza 9 rozdział od 1 do 6. I czytamy tam tak, Izajasza 9, od 1 do 6. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość. Radować się będą przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów. Bo jarzmo ciążące na nim i drąg na jego plecach, kij jego dozorcy połamiesz jak za dni Midianitów. Gdyż każdy but skrzypiący przy chodzie i płaszcz krwią zbroczony pójdzie na spalenie, na pastwę ognia. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Potężna będzie władca i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie. Gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. I tłem tego fragmentu, pisane notabene 740 lat przed narodzeniem Chrystusa, czyli 800 lat, no nie koło, ponad 700 lat wcześniej, zanim te wydarzenia miały miejsce, tak bardzo konkretnie Izajasz pisze o tej nadziei, którą miał. I tłem tej księgi było słabe przywództwo. Izajasz żył za czasów, czy naród Judy cierpiał za panowania czterech bezbożnych królów, Azariasza, Jotama, Achaza i Ezechiasza. Ci królowie byli zepsuci i odciągali lud od Boga. Był to bardzo mroczny okres w historii. Izajasz napisał te słowa, wiedząc, że Bóg będzie interweniował, aby sprowadzić Izraela z powrotem do siebie, aby sprowadzić swój lud do siebie. Królestwo się rozpadało, a ludzie potrzebowali nadziei. I możemy się wiele nauczyć o posiadaniu nadziei. Możemy się tego nauczyć, obserwując, jak dzieci przeżywają okres świąteczny. I nic nie oddaje słowa nadzieja, jak lista bożonarodzeniowa prezentów, które prosimy dzieci, żeby dla nas przygotowały. Dla nas. Dla Mikołaja oczywiście. I nic nie oddaje tej nadziei, kiedy te dzieci piszą własnoręcznie, na co liczą, że w tym roku pod choinkę dostaną. Że faktycznie dostaną to, o co proszą. Choćby nawet były to te drobne prezenty z tej mojej listy. I to, myślę, że to jest poza przystrajaniem choinki i poza przeszkadzaniem w gotowaniu, jest jednym z ulubionych zajęć dzieci, własnoręczne pisanie rzeczy, które chciałyby zobaczyć pod choinką w bożonarodzeniowy poranek. Czy wieczór, wigilia, w zależności kiedy
są przekazywane te prezenty. Zbieranie listy życzeń miesiąc wcześniej i ta nadzieja dzieci, że faktycznie otrzymają to, o co proszą. To jest ta nadzieja. I prawdziwym powodem, dla którego podczas tych świąt Bożego Narodzenia celebrowana jest nadzieja, nie są prezenty, nie są potrawy, nie są zjazdy rodzinne, ale są narodziny właśnie Jezusa Chrystusa, którego przybycie na ziemię było wypełnieniem wspomnianego wcześniej proroctwa Izajasza. I w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, znajdują się dwa główne stwierdzenia. Pierwsze jest uznaniem złamania i ciemności, które otoczyły Judę i Izrael z powodu grzechu i zepsucia. Wybrzmiało, to było to smutne i mroczne. Druga to nadzieja na wschodzące światło dzięki narodzinom dziecka, które pewnego dnia wszystko zmieni, wszystko naprawi. Naród żydowski w Starym Testamencie potrzebował tych słów, aby przypomnieć im, że Bóg o nich nie zapomniał. My, 2000 lat po fakcie, też potrzebujemy tych słów, że Bóg objawił tu na ziemi swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby ten przyniósł ludzkości ratunek i wszystko zmienił. Ewangelia Mateusza również przypomina nam pisma Izajasza. Autor Ewangelii powiązał to, co wcześniej proroczo napisał Izajasz, z tym, co wydarzyło się w żłobie w Betlejem. Czyli mamy 740 lat przed narodzeniem Chrystusa, proroctwo Izajasza, i mamy Mateusza, który 60 lat po tych narodzeniach pisze właśnie o tych wydarzeniach. I w Ewangelii Mateusza w pierwszym rozdziale 22-23 czytamy takie słowa. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez proroka. Oczywiście chodzi o proroka Izajasza i tutaj Mateusz nam go cytuje. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Emanuel, co się wykłada Bóg z nami. I już wiemy, że to jest ewidentnie cytat tego, co wcześniej przeczytaliśmy bezpośrednio u proroka Izajasza. I ten młody człowiek, młody Żyd imieniem Józef, który stanął przed bardzo trudną decyzją, którą też już dzisiaj była wspomniana. Był zaręczony z kobietą imieniem Maria, ale jak się okazało, ta już była w ciąży. I Józef planował odwołać małżeństwo, ponieważ wydawało mu się, że jego narzeczona, przyszła żona, już jest niewierna. Ale anioł Pański we śnie przemówił do niego i powiedział mu, żeby nie przerywał tego, żeby pojął ją za żonę, żeby nie odchodził, że dziecko, które w jej łonie się poczęło, które było z Ducha Świętego. I że wszystkie te wydarzenia miały miejsce, aby wypełnić właśnie proroctwo, to ze Starego Testamentu wypowiedziane ponad 700 lat wcześniej. To proroctwo, które głosiło, że narodzi się dzieciątko jak światło w ciemności i nadzieja dla wszystkich ludzi. I że to dziecko otrzyma imię Emanuel, co oznacza Bóg z nami, nawet pośród ciemności. Konkluzją tego jest 24 werset, który nam mówi, że gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł i przyjął żonę swoją, czyli uwierzył. A więc obecność ciemności zabija naszą nadzieję. I tak jest. Tak jak Izajasz w tym czasie trudnym, który żył, kiedy wszystko wokół przemawiało przeciwko życiu z Bogiem, kiedy ludzie, naród nie chciał żyć z Bogiem, kiedy chodzili za obcymi bogami, pogrążali się w grzechu, pogrążali się w ciemności, można utracić nadzieję. I dzisiaj w tym bezbożnym świecie my także mamy trudno z utrzymaniem nadziei, z pozostaniem w naszej nadziei względem Boga. A sedno historii Bożego Narodzenia koncentruje się bezpośrednio właśnie na tych narodzinach, na narodzinach tego Emanuela, na narodzinach Jezusa. Jest spełnieniem tej nadziei proroka, tej, którą wyraził w tych 6 wersetach, które przeczytaliśmy, że Bóg rozproszy ciemności i zaświeci światu jasnym światłem. Rozproszy tę ciemność, rozproszy ten mrok, zabierze smutek. I jednym z powodów, dla których Boże Narodzenie tak rezonuje w naszych sercach, że co roku, już we wrześniu zaczynamy wyczekiwanie czy planowanie tego okresu, jest to, że również żyjemy w świecie podobnym do Izraela.
Nasz świat też jest ciemny i zepsuty z powodu grzechu, który wszędzie i wszystko tak łatwo psuje i wszędzie się wplątuje. Wszędzie wokół nas panuje wojna. Wszędzie wokół nas są choroby, konflikty, ucisk, kłótnie. I my także potrzebujemy Dzieciątka Jezus, aby zapoczątkował światło, które rozproszyło ciemność wokół nas. I może właśnie to ten okres tych świąt, kiedy my przypominamy sobie, obchodzimy urodziny, tak można powiedzieć, Jezusa, Boga, który w postaci Jezusa pojawił się na tym świecie 2000 lat temu. I kiedy my to celebrujemy, może to jest ten czas, żeby w naszym życiu pojawiła się nadzieja. Bo ten czas tych świąt zwanych Bożym Narodzeniem przypomina, że na cokolwiek liczymy w naszym życiu, na uzdrowienie, na odnowienie, na przebaczenie, na nowy początek, jest to dla nas dostępne poprzez właśnie Emanuela, który jest z nami. Emanuel znaczy Bóg z nami. I nadzieja nie jest wynikiem braku konfliktu. Nadzieja nie jest wynikiem tego, że trudności się skończyły, że pokonałem zmagania, z którymi się zmagałem. Nadzieja nie jest wynikiem tego, że w końcu przeszedłem pomyślnie próby. Nie. Nadzieja jest obecności Boga w konfliktach. Nadzieja jest dowodem obecności Boga w konfliktach, w zmaganiach, w chorobach, w próbach. Wtedy, będąc przy Bogu, mamy nadzieję. Możemy mieć nadzieję. A Bóg jest tym, który tą nadzieję podsyca. Tym, który daje tą nadzieję. Tym, który jest wypełnieniem tej nadziei. Bo Boża obecność przyszła, aby dać nam tę nadzieję. I najtrudniejszą częścią nadziei jest to, że jej spełnienie często zajmuje więcej czasu, niż byśmy sobie tego życzyli. Jak doświadczył naród żydowski, nadzieja wymaga cierpliwości. Zobaczcie, Izajasz pisał to 740 lat wcześniej. Co to jest 740 lat dla nas dzisiaj, prawda? Co to jest? Nikt z nas nie dożyje. Gdyby to miało się wypełnić za 740 lat, nadzieja, którą mamy. Ale tą piękną rzeczywistością jest to, że ta nadzieja już się wypełniła. Że każda nadzieja, którą my możemy mieć, ona już się wypełniła, już się objawiła i już jest w Jezusie Chrystusie. Kiedy miałem chyba mniej niż 10 lat, 6 albo 7, rodzice mieli swój ogródek i dostałem od babci kasztana. Wiecie, taką brązową kuleczkę zwaną kasztanem. I postanowiłem, że poprosiłem rodziców o fragment w ogródku, bo chciałem zasadzić drzewo. I zasadziłem tego kasztana wiosną, podlewałem, pieliłem wokół, wyrywałem cały pesz i czekałem. I miałem nadzieję i w końcu na jesień mój kasztan wykiełkował. Wykiełkował. Zasadziłem wiosną, na siedmiolatka, oczekiwanie do jesieni, żeby to wykiełkowało. I przed zimą miał już może tyle, z 2-3 centymetry. Dla mnie to była cała wieczność. Wyczekiwać, aż mój kasztan wzbije się ponad grunt, aż osiągnie te 2 czy 3 centymetry. Później kolejnego roku podglądanie go, żeby kolejnej jesieni miał z 10 centymetrów i ze 3 albo 4 odnogi i z 2-3 mm średnicy. I później kolejnego roku, aż wzrósł do tych 10-15 centymetrów, miał już 5 odnóg i chyba ze 20 liści, a potem nie pamiętam, co się z nim stało. Bo nadzieja i oczekiwanie, taką jak mógł mieć Izajasz, wyczekiwać tej nadziei, na którą miał dla swojego narodu, to jest jeszcze dłuższe z jego punktu widzenia, aniżeli to drzewo, które mogłem zasadzić. Izajasz widział, że pewnego dnia w przyszłości Bóg przyniesie wielkie światło i zbawienie poprzez narodziny dziecka, bo on to konkretnie dostał od Boga. Taką wizję on to opisał. Wiedział, że Pan Bóg w pewnym momencie historii ześle na ten świat małe dziecię, które zostanie królem, które zostanie wybawicielem, które będzie Emanuelem. I dopiero setki lat później Mateusz opisał narodziny Jezusa w Betlejem. Jezus był, pojawił się i był samą obecnością Boga na ziemi. Zaoferował, przyniósł przebaczenie grzechów, zniszczenie zła, przyniósł światło, przyniósł obietnicę życia wiecznego. I Izajasz widział, że, dlatego więc co roku
W Boże Narodzenie przypominamy sobie to proroctwo, które zaczyna się tak smutno, tak jak nasze dzisiejsze nabożeństwo. Jest mi źle, jest mi smutno. I dzieje się to dlatego, że oglądanie wierności Boga z przeszłości daje nam głęboką i trwałą nadzieję w teraźniejszości i niezachwianą ufność na przyszłość. Dlatego sobie coś przypominamy. Zobaczcie jeszcze raz, że kiedy możemy przypominać sobie to, co Bóg w przeszłości uczynił, czy to dla Izraela, dla swojego ludu, dla wszystkich ludzi, to, co wydarzyło się w przeszłości, teraz daje nam to nadzieję na to wszystko, co w przyszłości jeszcze Bóg może dla nas zrobić. I apostoł Paweł z kolei też w swoim liście do pierwotnego kościoła w Rzymie zaapelował o tę samą nadzieję do tych, którzy już zaufali Chrystusowi. Zobaczcie list do Rzymian, 15 rozdział, 4 werset. List do Rzymian 15:4 i czytamy tam tak. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. Czyli apostoł Paweł mówi, słuchajcie, cokolwiek wcześniej napisał, choćby nawet Izajasz, cokolwiek wcześniej zostało napisane po to, żebyśmy my dzisiaj przez cierpliwość, której trwamy i przez pociechę z pism nadzieję mieli na to, co się ma wydarzyć w przyszłości. I Paweł powiedział, że wszystko, co zostało napisane w przeszłości, wszystkie proroctwa i spełnienie ma na celu nauczyć nas, jak trwać w wierze w Boga, jak ufać Chrystusowi, abyśmy doświadczali i wyszukiwali odpowiedzi na nasze modlitwy. To, co napisano, daje nam wytrwałość i zachętę, abyśmy mieli coraz więcej nadziei, abyśmy trwali w nadziei. I ważne było z punktu widzenia Pawła, abyśmy ponownie przyjrzeli się proroctwom Starego Testamentu i ich spełnieniu, ich wypełnieniu, które nastąpiło poprzez narodziny Chrystusa, poprzez narodziny Jezusa. Ponieważ przypomina i uzmysławia nam to, że można ufać Bogu, że przyjdzie, że spotka się z nami w chwili najcięższej potrzeby, w chwili mroku, w momencie, kiedy nasz świat, nasza rzeczywistość będzie pogrążona w ciemności. Kiedy będzie smutno, kiedy będzie źle, kiedy zamiast cieszyć się każdym kolejnym dniem będziemy budzili się i będzie chciało nam się płakać nad sytuacją obecnego świata. Wtedy to, co Paweł mówi, zwróć się do proroctw Starego Testamentu, przypomnij sobie, że one świadczą o Jezusie Chrystusie, który się narodził na tej ziemi jako dziecko i miej nadzieję, bo poprzez ten fakt Bóg pokazał, że jest z nami i miej nadzieję w przyszłości. A więc podsumowując, nasz Bóg zawsze działa na czas. Pomimo tych 7 wieków, które trzeba było od proroctwa Izajasza do słów, gdzie Mateusz powiedział, to się wykonało. On dokładnie wie, czego potrzebujemy i można mu zaufać, że objawi światło Chrystusa, aby rozproszyć ciemność w naszym życiu. Że nadzieja, którą tylko On może nam dać, i żebyśmy mogli budować się w Nim, coraz bardziej zachęcać się w Nim, fajne jest i ważne jest przypominać sobie i czytać to, co On już wcześniej uczynił dla swojego ludu. I brać te obietnice dla siebie cały czas z tą nadzieją, Bóg jest z nami, Jezus jest z nami. I patrzeć w przyszłość z nadzieją, bo skoro Bóg był taki dla nich, to będzie taki dla nas przez całą przyszłość. I w tym świecie pełnym ciemności możemy po raz kolejny sobie przypominać, jak co roku, że przyszło światło. Ktoś może powiedzieć, nie, przecież świat jest cudowny. Nie jest. Nawet różowe okulary, które zakładamy, żeby nie widzieć grzechu, nie widzieć zepsucia, nie widzieć moralnego złamania, nie spowodują tego, że rzeczywistość zostanie zakłamana. Świat jest z dala od Boga. Świat idzie drogą najlepszą na zatracenie, bo świat idzie w ciemności. Jedyne, co świat może uratować, to Zbawiciel, Jezus Chrystus. Ten, który właśnie celebrujemy. To, że pojawił się na tej ziemi, żeby przynieść nadzieję, przynieść światło, przynieść zbawienie. Ten Bóg z nami, ten Emanuel, który 2000 lat temu pojawił się tu na ziemi, abyśmy my mogli mieć nadzieję. Nadzieję tego, że w Nim wszystko
może się zdarzyć. Że w Nim my możemy, my grzeszni ludzie, możemy dostąpić ratunku. Że w Nim możemy mieć nadzieję na wieczność, wieczność z Nim, cudowną wieczność. Że w Nim ten świat pogrążony w mroku także może ujrzeć nadzieję. I z tego smutnego tonu, którym Izajasz przewidział rzeczywistość, patrząc w przyszłość, poprzez narodziny Jezusa, my możemy patrzeć w radosną przyszłość z nadzieją życia wiecznego z Nim. Amen.